Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Sens tej poprawki, drugiej poprawki, leży w zmianie sformułowania zatwierdzone decyzją na zatwierdzone decyzjami. Wiem, że ta wątpliwość o charakterze legislacyjnym towarzyszyła obradom komisji sejmowej. Chciałbym, żeby pan był uprzejmy rozwiać wątpliwości wynikające z tej zmiany zapisu, zwłaszcza w aspekcie z jednej strony procesu koncesyjnego i koncesji jako takiej, a z drugiej strony no, faktu takiego, że jednak logika podpowiada, że decyzja, każda kolejna decyzja zmienia poprzednią decyzję. W związku z tym bardzo bym prosił o rozwianie tych wątpliwości. Dziękuję uprzejmie.